No i przybyliśmy ponownie tutaj do namiotu, gdzie się odbywają dni otwarte w hodowli Reinera Pitmana. Jesteśmy trochę po południu, musieliśmy w hotelu parę rzeczy załatwić, przespać się trochę. Kamil opowiadał, że tu było dzisiaj bardzo dużo ludzi, ale my się na jutrzejszy dzień nastawiamy, bo będzie dużo. Ile gołębi sprzedaliście? Dość dużo, co? Ciężko powiedzieć na chwilę obecną. Świry, powiedziałeś, że około 400. Około 400 no, poszło, tak. Znalazł się, kurde. Ale niech to teraz jakiego maca w gołębi, Sebastian? Sebastian właśnie ma w ręku. Brata tego 758? On był najlepszy roczny w regionie. Poza tym jego ojciec też był najlepszy roczny w regionie w 2011 roku. Nie, w tym miał 12, jako roczny 12 konkursów. Trochę wolniej i wyraźniej bym prosił. Nie, nie rady widzi się tak. Za późno, mógłbyś wcześniej przyjść. Grafika mówi sama za siebie. Za siebie właśnie, dobrze. Matka widzimy. Oczywiście jest córką Hurikana i jest drugi asystent w regionie znowu. Przy okazji zobaczmy tutaj, przy okazji jak ktoś chce nabyć, to może w okazyjnej cenie, jeżeli dwa kupi 1500 euro, a za 800 za jednego. I widzimy właśnie jak aktualnie. To oczywiście jest też super Ani, jako 3-latka 13-13, tym pierwszy konkurs na 1700 gołębi. I w tym razy trzeci raz na 10 tysięcy gołębi. A tutaj widzę ze starych linii prangę waszego i 1066, no właśnie pokazywałem ci woliera teraz, nie? Także fajnie jak koledzy chcą nabyć, jest szansa, jeszcze mogę to zorganizować. Tak, aha, zorganizować, dobrze. Przejdziemy. Jakie gołębie się cieszyły największym zainteresowaniem? Oczywiście Hurikan. W tym roku super domen i Brabant, prawda, nie? Mhm. I lotniki nasze, nie? Bo 9 pierwszych konkursów w tym roku robi dobrze. Widziałem też mieliście, chodź zobacz, pokażmy. Tu mamy z tego dwa szpaki Superdomena, widzę, tu jest Superdomen, syn Superdomena, z Loris 520. Tak? I na Karle, tak? Tu miałem pierwszy konkurs na 24 tysiące gołębi. Kuba Hermansa to. Kuba Hermansa, tak. Tak, i tutaj mamy drugiego takiego gołębia, też syn Superdomena i też dokładnie praktycznie, nie, tu jest inny, Karla też jest, też. To jest to podobne pochodzenie. Często wychodzą właśnie szpaki z tego kojarzenia? Ten Loris 520 to jest nasz szpak, nie? Mhm. I on bardzo dużo rzuca tych szpaków, nie? Ale on oczywiście zakupia się sprzedawany, prawda? Wtedy teraz już nałożony, już ludzi nie ma. To A jak jest z tymi innymi gołębiami? Bo często się spotykaliśmy z gołębiami Super Harley 1, Super Harley 2. Bardzo dobrze. Wunderform Brabant. Bardzo dobrze. Jesteśmy z tego zadowoleni. W tym roku mamy też czołowe gołębie. Roczne już miały też pierwsze konkursy, zdobywały tutaj w regionalnej grupie u nas. Jesteśmy ogólnie bardzo zadowoleni. Cieszę się popularnością. Tak jak ci powiem, komiwojarze, ze wszystkiego zadowolony tego, nie? A jak zapytaliśmy się, to że z Hurikana najlepiej wszystko leci. Hurikan jest nasza podstawa hodowli od tylu lat, od 2004 roku. No tak, my wiemy, to żartuję, dobrze. Sobie a patrzymy. Super Harley właśnie widzisz, są najlepsze głowy w Belgii, 2011 rok dopiero, nie? Przypomnijmy tylko, że Super Harley 2 właśnie ten gołąb, który w zeszłym roku tutaj mieliśmy możliwość oglądać i on za ponad 7 tysięcy złotych został sprzedany na aukcji charytatywnej na rzecz Fundacji Ludzkich Gest pana Kuba Boszczykowskiego, to on się właśnie był synem Super Harley'a, nie? No. I z 1241 z tego z córki tego 1241. To co był 23 razy wkładany, 23 konkursy, najlepszy samiec w regionie. Choć jak już idziemy, to z ciebie to pokażesz nam jeszcze parę innych ciekawych rzeczy powiesz. Tu mamy, widzimy syna Hurikana. Razy z Hurikana 17, a tu też jest Inbert na Hurikana. I tu jest syn Hurikana, tu jest nowy syn Hurikana i tu jest siostra Hurikana. Tutaj też nam pokazywałeś, widzę, masz Goliata z 405, ale to jest ojcem ten Goliat, którego nam pokazywałeś tam. To jest 1066. Tak. On tam jeszcze w wolierze jest, będziemy możliwość tak, może go zobaczyć, tam pokażę. Później to mógł pokazać. No, pokażemy. Bo to jest linia gołębi, które u was się bardzo dobrze sprawdzają. Tak, to jest jedyna linia pragi, która praktycznie została. Właśnie ta linia z Goliata. A to chyba tamte zostały z tego powodu, że już wieki je wyeliminowały. Też, nie, dokładnie też, nie? Te linkozy, nie? Już po prostu nie zakupujemy. Jeden jeszcze gdzieś macie? Nie, 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 wszyscy nie. No ale jak parę lat temu jeszcze tutaj widziałem. Tak, raz mieliśmy nawet asemicy, a z gołębi. Ale nie, pokazywali się, że żył jeszcze. No żył, ale teraz już wiesz, no jednak one są z 2002 roku. Ja wiem, już nie ma po prostu, to no, się domyślam, tylko że mówię, że wtedy jeszcze mieliśmy możliwość oglądać. Zobaczmy, znowu Superdomen i też widzimy, tak jak powiedziałeś, Loris. O, i Karla, dokładnie te same połączenia praktycznie. Zawsze jest jeden szpak, jeden niebieski. A jak tam z tymi gołębiami Fineke, które tam stare jeszcze mieliście w wolierze, widzieliśmy te gołębie w tej linii, to już też pomału się kończą wam, nie rzekło, nie? Tak, tak. Wiesz, to wszystko wiesz, z biegiem czasu wszystko się kończy. Ale za czas mamy, utrzymujemy tutaj jednak tę linię jednak w siebie w mocnym imbradzie, nie? Dobrze. I zachowujesz tę linię. Patrzmy jeszcze tutaj sobie. Cały czas to są nowe gołębie, to sobie jak chodziłem, tak patrzę za kropkami, zaznaczałem tutaj w rogu, które mnie interesowały i właśnie tutaj widzę, że są pozrywane i nie ma tych gołębi. Ale tutaj jeszcze tych gołębi trochę macie, także jeszcze liczę, że zobaczmy tam, bo tam też miałem zaznaczone. A jest, jeszcze jeden został. O, tutaj ten został.
syn Superdomena widzę i był ten, córka Regional Fest 19. Najlepszy Regional Fest 19, tak. I też tutaj z Superdomenem była skojarzona. On też był już rocznie, miał 11 konkursów, więc... Są... To będzie Samczyk pewnie, co? Tak, bazujemy przede wszystkim na głębiach, które są lotowane, nie? Nigdy nie ten, nie rozkuł, tylko po lotach i wszystko, to musimy u nas po prostu kamina zweryfikować, to jest najlepsze. Jaką dużą ilością głębi lotujecie, bo tutaj się dużo osób pyta zawsze? Różnie, lotujemy albo 80, albo 120, 130 taką. Na młode ile macie gołębi? Mieliśmy 150, zostało 147. Mówię, tak, 80, o stare, 80 stare zaczynaliśmy. No. Stare to 80 zaczynaliśmy, nie? A młody mamy 150, wiadomo, że trzeba rozhodować po prostu wszystko, nie? Starczyliśmy niedużo, jesteśmy chyba 7 czy 1, 7 albo 9 gołębi. Więc... Tutaj, bo tutaj macie w tym właśnie RV516 i hodowców, które lotuje tu. U nas to jest 40 paru. A w całym regionie ten 257 jest ponad 500. Tam chyba 512, coś tego rzędu. To jest około 500. Tak. Czyli widzimy, konkurencja liczna jest. Odpowiednik naszego takiego kręgu, nie? Troszeczkę. Tak. Mamy regionalne wspólne loty, mamy 9 lotów wspólnych w regionie, nie? Jakie to są loty, jakim dystansie? Bo wiesz, od 300 do 700 km. 600 do 700. Tak, a to 80 tych lotów dalej, dalszych jeszcze jest w ogóle mało u was chyba też, nie? Mamy 1680, mamy 550, mamy 3-4 razy. Nie, nie jest tak, jak ludzie myślą, że myślą, my lotujemy tylko do 120 km, czy nie, to nie, to jest normalnie. Bo... Część ludzi myśli, że lotujemy tylko 300 albo 200, nie? 550 to 3 razy u nas w sezonie i 450 też są, nie? 490. Loty się pierwsze u was kiedy zaczynają? Na początku maja. Tak jak w Polsce. Tak jak w Polsce, dokładnie, dosłownie. No nic, na razie dziękujemy, sobie będziemy oglądać, tutaj widzimy po południu już troszeczkę tych hodowców jest mniej. A no, jutro będzie nastawiamy, żeby... Zaraz zamykamy tutaj. Tam zaraz zamykacie, tak nie zamykacie. Politykami tutaj też. Poglądamy. Czołowy hodowca tutaj też. Witamy. Witam. Cześć. Kolega tu jest z Polski, jest, tak, ale... To dział działdowo 405. Przyszedłeś sobie kupić głębie? Znaczy kupiłem kilka dni temu już dwie sztuki. A teraz odebrać tylko? Nie, już ona odebrała wcześniej. Wcześniej odebrałem. Bazuje też na naszych gołębiach. A tutaj lotujesz? Nie, czy w Polsce? W Polsce lotuję. Znaczy tutaj mieszka, mama mi w Polsce lotuje. I jak, z jakimiś wynikami? No w tym roku naprawdę dobrze. Czołowo w tym roku, bo w kręgu będzie bardzo. Co to znaczy czołowo? Znaczy w oddziele drugie miejsce zająłem, no to po kręgu. Na młode czy na stare? Na stare. Na stare, a na młode? Na młode w tym roku. No, rozumiem. Nie mało byłem w Polsce. A jakie gołębie tutaj nabyłeś właśnie? Tutaj mam, cię najbardziej cię interesowały? Najbardziej co mnie interesowały to Superdomen razy linia Kleinwirka ze samicami 38. Tak. Tutaj, czyli nie te Harikany, co tutaj też mam. Z linii 504 mam też właśnie. Dziękujemy, powodzenia życzymy. Tu zobaczymy, mamy trochę czasu. To kolega Michał. Kamil, przepraszam, Michałowski, tak ją się pierdzieli troszeczkę. Pokazuję koledze Sebastianowi gołębie, które tutaj proponuję mu, że tak powiem, do zakupu, tak? Do zakupu, do... Jak, było coś to warte według ciebie, czy nie? No, kurde, powiem szczerze, że... Te harikany, czy nie? Marynkę, wiesz. Bo on kłamie trochę. Naprawdę. Teraz jakie ci będzie pokazywał? Nie, no tu nic tutaj, już. Nie, tam mieliśmy tego głębię, oglądaliśmy. Tam możesz do przydziału. Ja się spóźniłem trochę, ale pokażemy, to czekaj, zobaczymy. Tu mamy. To są dla ciebie odłożone, tak te? Tak. Widzimy 6, to weź chociaż jednego jeszcze pokaż, co tu jest. No złap ten, chodź. 2, 4, 6, 7, te wszystkie 7 chcesz do Polski zabrać? No zobaczymy. Rozmawiamy. O cenie będziemy rozmawiać, bo to jest jeszcze istotne, nie? To jest właśnie, akurat dwa poręby lepszego, za 1013 lepszego. A który nie jest najlepszy, nie? To jest syn Superdomena razy... Tak, to co roku, z tej pary mamy co roku właśnie jasce, widzę w regionie najlepszy, więc... 67. Samiczka? Piękna, samczyk. Samczyk. Już wypierzony, tak? No, wypierzony, tak. Pokaż skrzydełko jego? Nie, ostatniej lotce, nie? Wylęgnięty albo wykluty, no, czy jak tam? Nie, już w ostatniej lotce, także już praktycznie gotowy do parowania, nie? Mhm. Co ładny. Ma, zobacz, ma piórojady. Co? Piórojady? W ogóle nie ma. Nie? Czysty nie ma. Dobrze. Kurde, to co teraz, zamykasz roletę? A sprzątanie się odbywa, widzę. Nie może brudne to nie. No właśnie, tak, przyściutko. Za sterylnie też niedobrze. Nie, ale lepiej. No. Także tutaj te gołębie sobie możemy jeszcze pokazać, jak się jednego jeszcze. Co tu jeszcze on wybrał takiego? Też syn Superdomena, Harikana widzę też. Rotesz 816. Regionie. Jakiego masz teraz?
to jest 12,57. Samiczka prawdopodobnie. 12,57 to jest tego. Napolitana. Na drugie finekę. I z Loris 520, to co tam szpaki te mieliśmy tak, właśnie. Piękne, co on powiedział. No właśnie, no. Przecież nie wypada nawet powiedzieć inaczej. Dobrze. Bardzo ładne kręgi.